Dajcie Joanna hobby z tej strony. To będzie czwarta część. Miała być trzecia, ostatnia, ale będzie czwarta część, prawo-lewo. No i teraz w tej części prawo-lewo chcę powiedzieć, że najważniejsza jest jedność, ale jedność nie oznacza zatarciem granic między prawym i lewym, czyli skrajnościami, opozycjami, dualizmem. Tak naprawdę chodzi cały czas w tym wszystkim o szukanie harmonii pomiędzy dualizmem a jednością. I to jest coś, co jest głównym, moim własnym celem dla mnie samej w życiu, ale okazuje się, że jednocześnie pracując nad tym sama, ciągnę za sobą sporą ilość osób i gdzieś te osoby przychodzą, ponieważ widzą, co robię. Na mojej stronie joannaholuj.pl przez CH jest napisane, że pomogę w przejściu od toksycznego do dobrego związku. Pomogę, powiem, jak wychować i wykształcić dzieci, tak by były wolne, ale jednocześnie mądre. Powiem, jak wykorzystywać dla siebie, do swojego dobrostanu, biznesu, wibracje języka. I więcej, ja tam wszystkiego nie umieściłam, to w czym pomagam, ale co Wy zwykle wiecie, bo nawet jak przychodzicie tylko na konsultację czy na analizę albo słuchacie mnie, to wiecie, że ja również mówię o zdrowiu. Tak, mogę powiedzieć, jak wyjść z choroby do zdrowia, do dobrostanu. Mówię również o tym, jak znaleźć miejsce, dobre miejsce do życia na świecie. I teraz chodzi tutaj głównie o system, poza system, co jakby, tak? Niektórzy są bardzo pogłębieni w tym wszystkim. I na ten temat też mówię. Teraz ja prawdopodobnie jestem trudna. Wnioskuję, że po pierwsze jestem faktycznie bardzo prostolinijna i przejrzysta i naprawdę mówię to, co przeszłam i mówię, z czego korzystam, więc nie wymyślam nie wiadomo czego. Tak, to, co robię, to jest moja metoda, w sensie ja to poukładałam, złożyłam, przeżyłam i jest to podane w specyficzny sposób. Ale to, z czego korzystam, to jest starożytna wiedza. I jakby mogę powiedzieć, że nie wierzę w psychologię, psychoterapię, edukację, medycynę, system jako taki i na przykład doradztwo zawodowe. Ale nie wierzę jakby w takiej formie, jaką my teraz mamy, w takiej klasycznej formie, a tak naprawdę jest to forma w jakiś sposób już zdewaluowana albo zdegenerowana, ponieważ jeśli chodzi o to, co teraz powiedziałam, te sfery, to one mają swój pierwowzór w starożytnej wiedzy i w starożytnej epoce, w tej cywilizacji ariosłowiańskiej, do której cały czas się odnoszę. Więc to, co ja proponuję, to nie jest całkowite odrzucenie, no właśnie, kolejny dualizm, czyli powiedzenie, że dobra, idźmy całkowicie za sobą i róbmy to, co chcemy, tak? Rób to, co chce tam. To też nie, tak to też nie działa. Trzeba iść zgodnie, jakby rozwiązywać swoje problemy zgodnie z starożytną wiedzą, bo inaczej to nie zadziała, bo to jest ten dualizm, wolna wola, a z drugiej strony jest przeznaczenie. Ale to przeznaczenie to jest część prawa naturalnego i część całego porządku kosmicznego. I z jednej strony jestem ja, moje małe uniwersum i moja wolna wola, czyli to, co ja chcę, a z drugiej strony tej opozycji jest wielkie uniwersum, energia kosmiczna i całe prawo naturalne i wszyscy inni, wszystko inne. I nie przerzucanie się w ten sposób, że albo nie ma wolnej woli, albo jakby nie będę szła za sobą, tylko już idźmy za jakąś doktryną, albo z jakąś psychologią, jakąś ścieżką jedną, jedynie słuszną. Jakby nie, ani tak, ani tak. Tak naprawdę trzeba szukać
harmonii w tym wszystkim i złotego środka. Dlatego to, co ja proponuję, to jest wypadkowa tego wszystkiego, a tak naprawdę to jest sprawdzanie dokładne, kim jesteś i czego ty potrzebujesz. Ale generalnie jest to tak, że ten holizm, czyli podejście takie właśnie zrównoważone, polega na tym, że uwzględniamy kilka aspektów. Na przykład, jeżeli chodzi o na przykład, jeśli chodzi o zdrowie, to najprościej powiedzieć, o medycynę, no to chodzi o to, żeby uwzględniać całego człowieka, jego ciało, serce i umysł oraz to, że jest istotą zarówno cielesną, jak i duchową. W tym momencie jest to holistyczne podejście i możemy wtedy tego człowieka rzeczywiście leczyć, czyli możemy się sami rzeczywiście leczyć. No i teraz jest tak, że tych metod jest kilka, a najlepiej jednak spojrzeć na wszystkie, czyli i na ajurwedę, na przykład hinduską, i na chińską medycynę, i można popatrzeć na kuchnię pięciu przemian, bo ona też ma swoje narzędzie badawcze. I możemy popatrzeć na totalną biologię dr Hamera, który zresztą też się odnosi do chińskiej medycyny, i na klasyczną medycynę jak najbardziej. A może nawet coś tam jeszcze, co by się tutaj przydało, zielarstwo i tak dalej, prawda? Ale patrzymy na to wszystko, na te elementy i patrzymy na nasze serca, czyli uczucia, i patrzymy na nasz umysł, jaki mam myśli. I tak leczymy się. A jeśli bardzo podobna jest w tym wszystkim psychologia i psychoterapia, która na przykład łączy się ze związkami. No i moje doświadczenie jest takie, że ja byłam u kilkunastu psychologów, prawda, i psychoterapeutów. Każdy gdzieś tam coś tam wiedział, ale nawet jak byłam na długiej terapii współzależnienia, to ta terapia nie mogła mi rozwiązać wszystkiego. Nawet jakbym potem poszła na taką terapię, jak to się mówi, DDA, to tak nie jest, bo nie jesteśmy tylko tą nalepką, tym szablonem jakimś tam, a tych nalepek się dużo nalepia. I zwłaszcza jak wchodzi psychiatra, to lubi kategoryzować. A to nie jest tak, niektórzy się bardzo przywiązują do tych nalepek i całe życie chcą według tego iść. A tak nie trzeba, ani nie można. Nawet jeżeli ktoś nalepi ci nalepkę uzależnionego i alkoholika i powie, że już zawsze tak będziesz miał, to tak naprawdę tak, że również nie uważam, abyś zawsze z tym miał żyć i mówić, ja jakiś tam Jan Kowalski, alkoholik. Nie, to jest wpędzasz się w pewien schemat. Tak, masz pewne wibracje, które ci w jakiś sposób determinują, tak jak każde inne wibracje w Twoim układzie. Innych może tak dokładnie nie widzisz. To nie jest, że tak powiem, kara na całe życie. Tak nie musi być. I nie musisz do końca życia chodzić na AA. Oczywiście zależy od tego, kim jesteś, jak bardzo jesteś świadomy. I na pewno nie zrobisz tego sam, tak sobie po prostu mówiąc pewnego dnia, o, nie będę już chodzić. Ale to Cię nie determinuje. A terapia też nie rozwiązuje całkowicie wszystkich problemów. I jak najbardziej osoby, które mają bardzo wysublimowany charakter, osobowość i tak dalej, mogą być jak najbardziej mądrzejsze od psychologa, psychoterapeuty i tak dalej. I, że tak powiem, go przechytrzyć, wiem, mówię, z doświadczenia. Gdzie z pewnych nalepek współzależnienia albo osobowość zależna, czy cokolwiek tam Wam narzucą, czy bipolarna, czy jakaś tam, możesz się przerzucić totalnie w osobę zdrową. Po czym się okaże, że jednak taka zdrowa nie jesteś, bo na przykład wchodzisz w kolejne toksyczne związki. Ale podobno Cię wyleczyli. No więc to nie jest tak. To nie jest takie proste. Przerwanie przez dziecko. No dobrze. Nie wierzę tak do końca w klasyczną psychoterapię i psychologię. W dużej mierze te dziedziny są zdegenerowane, bym powiedziała, dzielą człowieka za bardzo, nalepkują, dają nalepki
i próbują wpędzić w jakiś taki szablon, a ostatnio w ogóle uważam, jest pełna degeneracja, bo się próbuje wszystko leczyć, włącznie z chorobami, które są chorobami tak naprawdę uczuć, braku uczuć, albo trudne uczuć, czy myśli złych o sobie na przykład. Próbuje się to leczyć lekami. Tak samo próbuje się leczyć dzieci, które, nie wiem, mają, są nadpobudliwe z różnych powodów, z powodów na przykład różnych trudności w relacjach z rodzicami, w trudności w relacjach, jest dużo mobbingu, jest dużo chaosu i przemocy w szkołach, jest dużo frustracji i to wszystko jedno, frustracji rodziców, nauczycieli, wszystkich razem, to się bardzo odbija na dzieciach, które w ten sposób pokazują, że im jest źle. I to się próbuje nazywać ADHD, albo nadpobudliwością, albo czymkolwiek i rozwiązuje się problemy lekami, co jest totalnym, to jest patologia po prostu, to wszystko jest patologia. Ale to nie znaczy, że jakby, że wyrzucamy wszystko do kosza i w tym momencie po prostu tacy jak jesteśmy, to jesteśmy dobrzy. Nie, trzeba szukać metod lepszych. Nie wierzę też w psychologię, w sensie takim, że psychologia bardzo często opiera się właśnie na behawioryzmie, czyli obserwujemy, na zachowaniu obserwacji, ignorując właściwie całego człowieka, czyli połączenie, patrzeć jak przepływa elementy ciała, duszy, myśli, uczuć. I zresztą psychologia z takiej dziedziny, na przykład jak doradztwo zawodowe czy gdzieś tam studenckie, to bardzo mocno łączy się z testowaniem, testami. Testy są fajne do pewnego stopnia, ale testy tak samo jak psychologów, którzy też testują cię, można bardzo, znaczy łatwo to nie, ale jeżeli osoba ma specyficzną osobowość i dobrze siebie zna, a jest inteligentna, to wiecie na teście to, co chce, żeby jej wyszło. Dlatego ja Wam powiedziałam, że nie ufajcie tak cudownie. Jeżeli ktoś jest jakby bardzo przeciwnie nastawiony do ezoteryki, okultyzmu, to trzeba popracować na tym, dlaczego tak jest i gdzie tu masz wdróg. Już mówiłam. Albo wdróg bardzo mocno religijny, albo wdróg pseudo rozwoju i to jest chyba jeszcze trudniejsze i gorsze do zbadania. W każdym razie, no to powiedziałam chyba coś trudnego, bo już mi zaraz czuję, że w uszach mi się coś... bardzo tutaj na mnie wpływają, jestem w Peru, w Ameryka Południowa. Bardzo mocno siły kontrolujące tutaj działają. Trzeba być mocnym, żeby to przełamać. W każdym razie, testy można zmanipulować, a to oznacza, że... zróbcie sobie ileś razy test, nawet w przeciągu, nie wiem, na przykład MBTI i on będzie wiarygodny dopiero właśnie faktycznie, jak zrobicie kilka razy, tak naprawdę poznacie mniej więcej ten test, siebie i tak naprawdę wy uznacie, który jest prawdziwy, ale bardziej na zasadzie szerokiej jakby gamy, a jak zrobicie to raz albo dwa, to może wam wyjść to, czym się zasugerujecie, albo to jak gdyby zależnie od tego, w jakim etapie jesteście. I w ogóle jest to jakby kwestia taka, czy ktoś, jak podchodzi się do testów, czy się długo zastanawia, czy niedługo, czy jesteś uczciwy w odpowiedziach, czy to, co piszesz, to, co byś chciał, albo co ci się wydaje o tobie, a tak naprawdę siebie nie znasz. Więc to... najbardziej wiarygodna jest naprawdę, naprawdę astrologia, numerologia, human design, ponieważ opiera się na tym samym, czyli astrologii, numerologii, czyli to, co jest niezależne od naszej manipulacji woli. Tylko to pokazuje bardzo dobrze, kim jesteśmy i do czego się nadajemy. Ja w tych rzeczach naprawdę pomagam, bo nie odrzucam całkowicie wszystkiego. Używam testów również, żeby sprawdzić, żeby popatrzeć, jak też jakby na ile spójne to wszystko jest i jakby też co dana osoba robi z takim testem, nie? Natomiast najczęściej po prostu to robię w stosunku zwykle do dzieci albo ludzi, którzy mi mówią o testach MBTI. No to okej. A testy z MBTI zresztą wyrosły z koncepcji temperamentów i gdzieś tam koncepcji Junga. No natomiast jednak jest to test. Po prostu test.
Więc test można zmanipulować i test to jest coś, co my sobie niejako tworzymy, wymyślamy. I to się może zmieniać. Natomiast coś, co wynika z rzeczywistej analizy naszej osobowości, możliwości, energii, te rzeczy nie są zmienne. To znaczy w różnych etapach możemy zmieniać oczywiście i wchodzić w różne zawody, bo się rozwijamy, a nie wszyscy tak mają, ale niektóre osoby tak mają. Natomiast generalnie mamy jakieś archetypy, które nam towarzyszą i te archetypy przekładają się potem na umiejętności, talenty i zawód. Albo po prostu jakby domeny działania. Nie każdy musi iść do pracy. Kobiety wcale niekoniecznie powinny pracować na zewnątrz domu. Wszystkie. To już jak to chce. W każdym razie tak. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, bo chyba nie będę tak dokładnie wchodzić w te zawody, chociaż być może wiem, że niektórzy są ciekawi, ale ja o tym mówiłam wcześniej i to jest w moim kursie, który można kupić. No i można kupić analizę i wtedy bardzo osobiście powiem każdemu z Was, na czym to polega, jak to wygląda i dokładnie jeśli chodzi o relacje i zwłaszcza powołanie, zawód, tak? Znaczy powołanie nie musi być związane z zawodem, ale no mniej więcej. Natomiast inna rzecz to jest system. To też jest coś, co ja mówię, chociaż wiele osób nie do końca rozumie. Ja znowu tutaj jest szukanie równowagi, bo życie nie jest takie proste. Wielu uważa, że Polska jest idealnym miejscem do życia. No nie jest dla wszystkich. Jest faktycznie takim środkiem niejako świata, w sensie pomiędzy wschodem i zachodem. Tak, jest czymś takim. Teraz pytanie, na ile długo jeszcze to się utrzyma? Być może długo, zobaczymy. Bo w Polsce faktycznie można coś jeszcze w tej chwili budować, coś takiego jak i bycie w systemie, i bycie poza systemem. Natomiast system i poza system to jest jakby, co powiedzieć, jak to nazwać? To jest coś takiego właśnie jak prawo-lewo, do tego się odnoszę. Bo prawo-lewo to są te skrajności. Tak jak na przykład, nie wiem, weźmiecie związki, to macie, nie wiem, totalne, jakby ścisłe małżeństwo i rodzina duża i tak dalej, a z drugiej strony po prostu wolny ptak, prawda? I to oczywiście się przekłada na jakby osobowości, tak? Macie jakąś tendencję, ale też etapy życia. I w edukacji na przykład to się przekłada na, nie wiem, całkowicie wolnościową edukację, czyli nie edukację domową, tylko edukację całkowicie brak edukacji właściwie, unschooling, czysty, co jest uważam bardzo niewskazane na całą jakby dzieciństwo dziecka, bo to naprawdę niewiele uczy, to tylko niewiele osób jest w stanie wykształcić wtedy jakby swój talent, kształtować, zwykle artyści, ale to też musi być naprawdę jakieś bodźcowanie, bo sam unschooling jest po prostu robieniem nic. Może dawać, może być niezły na sam jakby moment wyjścia z bardzo ścisłego systemu edukacyjnego, może dać taki oddech na rok czy dwa. To zależy od dziecka. Natomiast jako prawidłowe wykształcenie i wychowanie dziecka nie jest odpowiednie, bo nie wykształcicie w ten sposób dzieci jednocześnie i wolnych, i odpowiedzialnych, inteligentnych i no nie wiem, tak? Z takich, które sobie poradzą w życiu. Jeśli nie będziecie robić, że tak powiem, nic i po prostu zostawicie to dziecko, no jakby pełna wolność. Tak mogło być, jak wszyscy byli w duszami niemowlęcymi i to było tak, że bardzo mocno, to też nie był totalny unschooling, bo dziecko się nie zostawiało samemu sobie, tylko ono uczestniczyło w życiu po prostu dorosłych. Czyli niejako patrząc przyuczało się do tak zwanego zawodu. Teraz tak, nawet teraz ten unschooling tak nie wygląda. Ale to jest system wolnościowy, a potem totalnie no to jest szkoła pruska, tak? Totalnie skrajne. A jeśli chodzi o na przykład system, no to jest tak, że z jednej strony jest taki totalny liberalizm, ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego w stricte w naturze, w sensie żadne państwo nie jest jakoś totalnie liberalne, ale można powiedzieć, że to jest taki kapitalizm, gdzie jest taka niby
wolność, nie ma socjalu, nie ma, ale no, tak jak mówię, właściwie takich państw nie ma, bo no właśnie. Ale powiedzmy, wyimaginujmy sobie tak, że tak by było, jest totalna wolność, a z drugiej strony jest to totalna centralizacja, po prostu jakaś taka totalna kontrola. Ale tak czy siak, jak patrzy się na miejsce do życia, to fajnie byłoby na to popatrzeć, że nie da się żyć totalnie poza systemem. Nawet ludzie, którzy są, nie wiem, w Stanach albo gdzieś w jakiejś Australii, czy gdzieś daleko, daleko, no to te dzieci są gdzieś w edukacji jednak takiej niby domowej, w sensie internetowej. A wszyscy są w jakimś tam systemie i podpadają pod podatki, jakby rejestruje się, jest kontrola urodzin, w sensie rejestrujesz to dziecko i ty też jesteś w jakimś systemie. To nie jest tak, że ktoś totalnie jest poza. Ale teraz jakby pytanie jest, czego się chce. I powiem Wam teraz, bo niektórzy bardzo sielankowo patrzą na życie, naprawdę. Nie wiem, jak w ogóle tak można, ale może po prostu to młodzi ludzie albo nie. System to jest coś po prostu, co daje pewien porządek, kontrolę, faktycznie centralizację, bezpieczeństwo, można powiedzieć, bo jest system policyjny i tak dalej. I jest w tym kontrola i rzeczywiste przełożenie prawa na efekty, w sensie, że to prawo może Ci naprawdę chronić. Jest opieka socjalna, jest na przykład bezpłatne szpitale, jeżeli jest ta opieka socjalna i tu masz, pracujesz. Jest zadbanie o miasta, czy jest cywilizacja, jest czystość, higiena, jest system, czyli do pociągnięty macie gaz, elektryczność, jest komfort pewien życia i są te wszystkie media. To daje system, tak? To daje system. Za to płaci się w podatkach, teraz niuanse dalej idą, jak to działa i jak to wszystko jest. Natomiast to jakby to, co teraz, w czym jesteśmy teraz, to tak, nie ma idealnych miejsc. Ja uważam, że nie należy wybierać do życia, bo będzie coraz gorzej, miejsc, które są coraz bardziej zaciskają się na nas. W sensie takim, tak naprawdę miejsca, które kiedyś były takim ideałem niby kapitalizmu, no i mówię, że nie ma już czegoś takiego. Stany nie są jakimś idealnym państwem kapitalistycznym, bo one są stricte i bardzo mocno, oraz zachodnia Europa, oraz na przykład Chiny takie, prawda? Państwa bardzo wysoce kapitalistyczne stają się dawnymi mocarstwami scentralizowanymi, tak naprawdę, gdzie jest posunięty do granic możliwości, kontrola, porządek oczywiście też, tak, ale to dosłownie rzucisz papierek, więc dostaniesz karę, nie przejdziesz na przejściu dla pieszych, dostaniesz karę, ok? Czyli jakby tam, a w Chinach to w ogóle, tak, wywołują cię, jak nie przejdziesz przez przejście dla pieszych i tak dalej. Czyli kontrola, prawo, socjal, to wszystko zaczyna działać mniej na jakby Twoją korzyść, a bardziej na Twoją niekorzyść, w sensie kontroluje się Cię coraz bardziej. I tak jest właściwie Kanada, Australia, Stany, Europa Zachodnia, myślę, że Chiny. Pozostała część świata? Nie. I teraz pytanie, czego my chcemy szukać? Uważam, że nie za mądrym pomysłem jest też znaleźć się w kraju, który na przykład gdzie jest bardzo duży, jakby w takim państwie, gdzie są jakby bardzo duże różnice, jeśli chodzi o religię, bo są państwa, które nie mają na przykład takiego stricte systemu centralizującego, na przykład jak Arabia albo Emiraty Arabskie, ale mają bardzo ostry system, czy nie wiem, Tajlandia, ale czy ostry system, jeśli chodzi o prawo, jeśli chodzi o prawo religijne, i to też trzeba wiedzieć, Egipt i te państwa, i to prawo religijne, czy Pakistan, może Cię wsadzić do więzienia za coś tam. Trzeba też uważać na prawo związane oczywiście z narkotykami. I uważać na to, bo to może nie być Twoja wina, jednak możesz pójść siedzieć, prawda? No już o innych nie będę mówić, ale w tych wszystkich państwach, które wymieniłam, jest też kwestia właśnie poglądów, wolności słowa i tak dalej, której już właściwie nie ma. Więc szukać należałoby miejsc jednak w słowiańskim świecie oraz w Afryce, myślę, ale poza arabską,
w Azji, ale poza Chinami i myślę, że poza Pakistanem czy i Bangladeszem, poza państwami muzułmańskimi i w Ameryce Południowej. Teraz problem jest taki, że tam jest system, jest, że tak powiem, po wierzchu albo na przykład na obrzeżach blisko, jakby to powiedzieć, to co tam jest tak, że jakby większość państwa jest jakby poza systemem de facto, ale poza systemem w tym elemencie, który nie jest sielankowy. I mówię Wam to z doświadczenia, bo widziałam jakby jednym okiem trochę tylko Indie, ale widziałam Pakistan, nie wiem, czy Emiraty Arabskie, gdzie jakby jest tak naprawdę króluje chaos, czy Meksyk, czy teraz Peru, czy nawet, no ale dobra, już nieważne, dalej nieważne. To jest tak, że tak naprawdę większość tego państwa jest w chaosie. W sensie jest chaos komunikacyjny, jest taka, to jest dżungla. I nie każdy potrafi w tym żyć, a nawet być może nie powinien, jeżeli jesteś Europejczykiem, bo ta energia może stać się mocno chaotyczna i niszczy energię, jakby jest to niska energia. Energia bardzo mocno chaosu na poziomie piramidy Masłowa niskim. Jest w związku z tym, że tak, nie ma porządku, jest chaos, jest, ale jest decentralizacja, jest prawo, jest niby, ale nie działa. W sensie to są te rzeczy, które są trudne, prawda? Ono cię nie ochroni, socjalu zwykle nie ma, cię nie ochroni, medycyna jest, ale nie ma i tak często trzeba zapłacić. Jakby dociągnięta jest na przykład woda, ale ona jest zimna albo jest brudna, czystości właściwie nie ma, śmieci są niby wywożone, ale nie zawsze są wywożone, w restauracjach niby jest czysto, ale lepiej jakby miej swoją wodę albo sprawdzaj, tak, zastanów się, gdzie idziesz, więc jakby komfort życia jest słaby. I tak naprawdę ja uważam, że ostateczne wyjście jest takie, tak, szukać gdzieś w Europie poza zachodnią. Rosja też w dużej mierze jest chaosem, bardzo dużym chaosem. Być może tutaj tą część, można patrzeć na tą część blisko europejską. Natomiast Ameryka Południowa cała jest właściwie takim dużym chaosem. Do tego dochodzą po prostu niebezpieczeństwo, bo bardzo duża jest mieszanka i niektóre kraje naprawdę są bardzo, 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 bardzo kiepskiej sytuacji ekonomicznej i w związku z tym wielu imigrantów na przykład przyjeżdża do Peru, uciekając gdzieś, sama już nie wiem, bo już w ogóle Kolumbia wchodzi w grę, ale gdzieś Wenezuela, więc ludzie uciekają tutaj. No ale jest to jakby... Ja uważam, że trzeba szukać enklawy. W sensie nie da się już mieszkać w takiej stricte cywilizacji, bo ta cywilizacja przestała być dla nas dobra, bo zaciska się jak pętla. Bo to już jest, jakby jesteśmy w mackach, no tak, NWO i agendy. Ta agenda nie jest w stanie skutecznie działać tylko w niektórych państwach, w tych rejonach, o których powiedziałam. Ale przede wszystkim trzeba sobie znaleźć enklawę ludzi, którzy są świadomi, I wspólnotę, gdzie możecie działać razem. I na pewno Polska się do tego nadaje, to zależy jaką kto tam ma energię. Gdzieś tam Afryka też na pewno się nadaje, Ameryka Południowa też. Natomiast trzeba stworzyć sobie enklawę i ja uważam, że zbudować coś, co się nazywa niezależność, a to oznacza pieniądze. Czyli mieć zawód, który będzie niezależny i nie, jakby i zależny i niezależny, ale no, uważam, że to nie ma być jakieś stanowisko w jakimś tam albo do pewnego czasu tylko, natomiast w dużej mierze to powinien być biznes i dosyć niezależny i trzeba po prostu mieć pieniądze i dochody, w sensie jedzenie własne, albo częściowo własne, albo w kooperatywa i wspólnotowe. Media to się nie da, ale to jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być we wspólnocie, która cię ochroni i gdzie będzie, jakby nie będziesz się bał tego, że będzie chaos, bałagan, brak komfortu i prawo cię nie ochroni, bo tak naprawdę najbardziej chronią wspólnoty, się wzajemnie. Najbezpieczniejsze tak naprawdę w takich miejscach różnych, które wymieniłam, są małe miasteczka. Więc na przykład Polska to nie jest wcale Warszawa i tak dalej, ani no pod może być tak, czyli podmiejskie albo miasteczka małe, czyli prowincja jest najlepsza.
właściwie wszędzie w tych miejscach, które wymieniłam. Tym bardziej prowincja, że na przykład Peru jest też dosyć mocno scentralizowane, idzie propaganda, ludzie oglądają telewizję i tak dalej, i tak dalej. I jest coś, co poszło wcześniej od Hiszpanów, bo Hiszpania jest tragicznie, Hiszpania i Francja tragicznie, formalizm i biurokracja, masakra. I to było już wcześniej i to wykorzystała obecna indoktrynacja, NWO i tak dalej. W sensie oni już dawno mieli tam odciski palca, nie tylko podpis, ale odcisk palca i w ogóle cuda nie widzę, tak? Dosyć dawno to mieli i z 1 200 000 pieczątek, 1 200 000 dokumentów i tak dalej. I tak naprawdę kontrolowanie. Idziesz kupić coś w sklepie, musisz podać swoją nie PESEL, tylko swój dowód osobisty, to jest wysoki poziom. Natomiast jak pojedziesz na prowincję, to króluje gotówka i możesz sobie stworzyć swoją enklawę. Jak najbardziej tak. Mieć wokół siebie osoby, które będziesz znał lokalnie, czy stamtąd, czy twojej narodowości. To się na pewno da zrobić i tak się da żyć. I generalnie uważam, że tak trzeba żyć. I w Polsce, generalnie poza dużymi miastami i poza tymi miejscami, które wymieniłam, gdzie system już się zacisnął. Ale nie da się żyć całkowicie poza systemem, bo jeżeli wybierzecie brak mediów, brak czegokolwiek, to będziesz płacić podatki, będziesz w państwie zarejestrowany i tak dalej, ale nie będziesz miał tych atutów. Nie da się żyć całkowicie poza cywilizacją. My na przykład tutaj chcemy mieszkać w Limie, bo Lima i to na obrzeżu, tylko dwie dzielnice właściwie wchodzą w grę i się zastanawiamy, bo one są europejskie, ale są też południowoamerykańskie. W sensie jest to taka wypadkowa i to jest fajne. Natomiast w Polsce też jakiś czas będziemy, no ale my mieszkamy w małym miasteczku. Pozdrawiam. Trzeba by pośrodkować, szukać harmonii. Może coś jeszcze miałam powiedzieć, ale nieważne. Jak potrzebujecie pomocy, to zapraszam. Analizy holistyczne robię i konsultacje robię. I chyba w przyszłym roku w pewnych, jakby, jeżeli ktoś nie będzie miał ogromnego, dużego problemu, który uznam, że tylko tą transformacją ariosłowiańską roczną jakby trzeba załatwić, no to zrobię dla Was analizę holistyczną albo konsultacje, jeżeli to będzie problem inny niż rzeczywista przemiana życia.